Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, już chyba nie wiem, czwarty dzisiaj, ale naprawdę to, co się dzieje dzisiaj w FIFA, to jest dla mnie, to jest niesamowite. Przed chwilą, dosłownie, nie wiem, 20 minut temu trafiłem ikonę, także jak ktoś nie widział, to zapraszam sobie do obejrzenia. I co, teraz SBC Doges, nie wiem, jak się czyta dokładnie, czy przepraszam, ale i tak. Macie, po kolei wam pokażę zawodników. Wydaje mi się, że nie potrzeba tutaj lojalności przy tym. Jeżeli potrzeba, to... Znaczy, może nie potrzeba, ale jeżeli będziecie mieli, nie mieliście mojej zgrania, to tutaj sobie zmienicie SPO na SP i LO na CLS i PO na CPS. I wtedy powinniście mieć, bo każdy ma chyba 9 czy 10 zgrania. 9 będziecie wy mieli, bo ja mam z tych, co mają 10 zgrania, mam pierwszy właściciel. I tylko ten ma 6 zgrania, czyli jak będziecie mieli na SP, to będziecie mieli 6 zgrania właśnie, bo ja mam chyba pierwszego właściciela, czy nie? Tak jest. Czyli jak go zmienicie, to będziecie mieli 6 zgrania, jak nie, to będziecie mieli 5 zgrania bodajże, jak będziecie mieli go na SPO. I co, pokazuję wam po kolei zawodników. Tutaj obojętnie jakichś Francuzów, z jakichkolwiek różnych lig po prostu, żeby byli. Chyba, że macie Francuza z Lille, to będzie dużo łatwiej. Zobaczę teraz w sumie. Tylko podejrzewam, że oni po prostu będą drodzy, więc dlatego może być to po prostu drogie, droższe niż teraz. Zawodnik koncepcyjny i nie wiem, na przykład tego zawodnika sobie dać tutaj i zamiast tego zawodnika jakiegokolwiek Francuza z ligi, nie wiem, czekajcie, za chwilę wam pokażę. Czekajcie, nie tak, Francja. Okej, zawodnik koncepcyjny i może brązowy weźmiemy rosnąco i tutaj MLS. Aha, złoty musi być, okej. Czyli co? Czekajcie. Liga belgijska może być? Okej, widzicie. Tak. I tutaj wystarczy tutaj dać po prostu na lewą obronę też Francuza jakiegokolwiek. Czy tu mam jakiegoś lewego obrońcę? Okej, czyli musi być złoty lewy obrońca, czyli jakikolwiek złoty obrońca lewy z Francuz po prostu, żeby był. Na pewno coś wymyślicie, prawda? Okej. Co ja tu miałem? Okej, tego zawodnika. I tutaj tego. I jeszcze miałem zawodnika z Lille. Okej. Także zawodników pokazywałem? Pokazywałem? Nie pokazywałem? Chyba pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz szybko, jak ktoś jakby nie pokazał. Jak ktoś nie widział, to zastopujcie sobie po prostu tempo, czy tam zwolnicie. Zastopujcie wideo, zwolnicie tempo, już mi się wszystko miesza. Po prostu naprawdę jeszcze jestem w szoku po tym, co się stało w paczce. O rany, dobra. Lecimy z paczką. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Okej, czyli na tym koncie tradycyjnie bez ekranów, czyli nic nowego. Czy coś do sprzedania jest? Lewczuk na pewno, te 2-3 tysiące chodzi. Okej, chyba w sumie tylko on, reszta do klubu. Tego Hiszpana sobie wyślemy, no i z transferą też, to Quicksell. I co, to było na tyle i widzimy się w następnym SBC, chyba za 3-4 godziny będzie nowe. Także na razie.